tylko po prostu dostaję kurwa w pierdol i koniec. I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej strony Kina, przed nami vlogu i zdupci. Słuchajcie, jestem lekko, bo właśnie wróciłam z imprezy. Ale pytaliście się ogólnie jak święta, co i jak u mnie to wszystko, że tak powiem, przebiega. Ja ogólnie nie świętuję, więc nie składajcie mi życzeń, naprawdę, bo... Nie, w tym roku niewiele osób złożyło mi życzenia i bardzo dobrze, bo właśnie nie świętuję. Słuchajcie, w ogóle motyw taki, że znaczy, no, nie byłam święcić jajek. Niestety nie mogłam się pośmiać z tego, że ludzie są kiełbaskami, jajkami i tak dalej. Wszelkimi różnymi innymi pokarmami, które ze sobą przynieśli. Ale cóż, podobno jesteś tym, co jesz, więc w jakiś sposób to można zinterpretować. Słuchajcie, no... Także sobota minęła mi w sumie leniwie, natomiast jako, że miałam wszystko ponagrywane troszeczkę w przód, bo chciałam mieć ten czas, że tak powiem, świąteczny wolny. Znaczy no świąteczny, wiecie o co mi chodzi. Po prostu te dni wolne. Dobra, nieważne. Tak, słuchajcie, pomyślałam, znaczy w ogóle przypomniała mi się pewna książka, którą czytałam po raz pierwszy, mając około 11 lat. Książka Dina Kuntza o tytule Opiekunowie. Książka, która bardzo duży wpływ na mnie miała, bardzo mi się spodobała. I czytałam ją do tej pory chyba jeszcze z 3 razy. Ale postanowiłam sobie właśnie przeczytać, więc odpaliłam sobie swój cudowny czytniczek, który dostałam od moich cudownych wariatów, I love you. Czy I love was ogólnie. No i sobie wczoraj czytałam, później przyszedł do mnie kumpel. Zrobił mi zarąbistą sweet focie, którą kolorowo stwierdził, że jest to samojebka, więc ja jeszcze twierdził, że z zaskoczenia. Raczej ciężko, żeby zdjęcie było z zaskoczenia, skoro ktoś nad tobą stoi, jak sobie leżysz i czytasz, ale w porządku. Stęskniona, bo mnie cały dzień nie było. Tak, dlatego później powstała samojebka zrobiona z zaskoczenia. A czy oczywiście kot zrobił, bo to nie była samojebka, bo to wiecie, z zaskoczenia, wiadomo. Możecie oba zdjęcia zobaczyć na Facebooku. W każdym razie, słuchajcie, czytałam do praktycznie 4 nad ranem. Ale 150 stron poszło, ponad. Także w porządku. Tak, no i dzisiaj w sumie co, no, od rana trzeba było zapierdzielać. Na początek do jednej cioci przez zarąbiastą kładkę, gdzie zdjęcie było na Insta, na Face, na Twitterze i w ogóle. Tak, także poszłam sobie do cioci. Wpierdzieliłam się tam na to 10 piętro. Windą. No bo jakby inaczej. Tak, zresztą fotka z 10 piętra również była, super są widoczki. Zdjęcia na Instagramie niestety są dość ograniczone wielkościowo, więc chyba bym wam wstawiła panoramę, no ale wiecie. Stęsknione za mną. No i co? Zjedliśmy sobie, słuchajcie, jeszcze coś stwierdziła, że chyba nie opłaca się rozkładać stołu, że się jakoś pomieścimy. I w sumie wyszło tak, że byliśmy dość ściśnięci. Natomiast słuchajcie, to u mnie wywołuje wielkie wspomnienia z dzieciństwa, właśnie z naszych takich większych rodzinnych wigilii, gdzie siedzieliśmy wszyscy przy stole. No i żeby to jakoś działało, biorąc pod uwagę, że naprawdę jest nas dużo, panował ruch wahadłowy. Więc obok mnie siedział mój brat cudyczny Piotrek. I jedliśmy zupę na zasadzie, dobra, zaczynaj, nie? Oto Piotrek łyżka, nie? Piotrek się odchyla, teraz ty. I łyżka, i zmiana. I słuchajcie, tak się przesuwaliśmy, jedliśmy tą zupę i po prostu myślałem, że zejdziemy ze śmiechu, nie? Zarąbisty rosołek, zarąbiste kruseczki śląskie, zarąbiste rolatki, do tego jeszcze buraczki z czosnkiem. Nie jestem wielką fanką buraczków, ale akurat do tego mi zestawu pasowały, także sobie te buraczki z czosnkiem zjadłam. Myślałam, że zejdę. Oczywiście, ledwo zjedźmy obiad, ciocia, no to może ciasto. Fajnie, dzięki ciasto mam w domu. I spędziłam trochę czasu z moimi zacnymi siostrzenicami. Oczywiście trzeba było tworzyć nasze postacie w Simsach, więc siadłam razem z najstarszą moją siostrzenicą, lat 20. I właśnie z młodszymi. I tworzyliśmy siebie w Simsach, oczywiście robiąc sobie przy tym totalne jaja, więc wszystkie miałyśmy ciuchy z dodatku Katy Perry.
Miałam taki zarąbisty stanik z takich cukierków i fryzurę do tego odpowiednio dobraną. Nie, słuchajcie, ogólnie się dopisałam, że zejdziemy tam ze śmiechu. Po czym się przenieśliśmy do drugiej cioci na imprezę i stamtąd jest zdjęcie chomiczka. Ja nie mam chomiczka, nie biorę chomiczka, sąsiedzi nie mam chomiczka. Chomiczek przeżyje. Chopy, kurwa, chopy. Także to już tych, którzy widzieli to zdjęcie, widzieli się, pytali, to jest właśnie u mojej drugiej cioci. Słuchajcie, tam się w ogóle impreza, tam już w ogóle, jak człowiek wszedł, to musiał zrobić szybko siku i usiąść przy stole. Każdy miał swoje miejsce przydzielone. Ja oczywiście mam tam swoje miejsce, które jest niestety bardzo obstawione, więc, że tak powiem, jak już wejdę, to za szybko nie mam opcji wyjścia. Ale jako, że moja rodzina jest totalnie porąbana, to oczywiście co, no, ja dzisiaj nie chciałam jakoś mega dużo pić, więc stwierdziłam, że będę piła drinki. Jak mi wujek zaczął robić drinki, to, że jeszcze jestem w stanie do was gadać, to jest cud. W każdym razie, nie wiem, czy kojarzycie taką cudowną imprezę, na prawo goście, na goście coś tam, coś tam, coś tam. No i kto się w danym miesiącu urodził, ma wstać i ma wypić kielona do dna, nie? No i wszyscy tam się bawią i tak dalej. No i przyszedł październik. No i ja tak wstaję z tym drinem. I co? Napiłam się trochę. Na co oni stwierdzili, że muszę go wypić do dna, więc oni sobie śpiewali tak, do dna, do dna, do dna, do dna, do dna, do dna, do dna. I tak chyba przez, nie wiem, ja piłam tego drina, słuchajcie, wszyscy się śmiali, więc ja się śmiałam, więc to po prostu, to picie drinka się wydłużyło. Myślałam, że tam kurwa zejdę, zanim tego drina wypiję. Jeszcze wujek mi go zrobił takiego, znaczy to był świeżo zrobiony drink, więc niewymieszany. Więc tak naprawdę na początku sobie piłam całą kolę, na końcu całą wódkę. No myślałam, że tam kurwa zejdę, że centralnie zejdę. Słuchajcie, było śmiechowo, było masy, po prostu, nie wiem, jakiegoś jedzenia, ciotka, która cały czas to ci zrobić, a to, pff, ciocia, ma 26 lat, jak będę coś chciała, to ci powiem, nie? Ale może herbatki owocowej, no herbatki owocowej to się chyba napijesz, nie? Że w ogóle, słuchajcie, wyszło na to, że nie wzięłam sobie fajek, zapomniałam sobie fajek. No i co? No i tak po obiedzie nie paliłam, jakoś dałam radę, przetrzymałam, ale mi się chciało jarać, ja mówię, no przecież nie będę cioci i wujka opalać, no bo to tak wręcz nie wypada, nie? Ja tak mam zakodowane, aczkolwiek u mnie większość osób w rodzinie paliła, no ale jednak tak się trochę dziwnie pali, wiecie, z ciotkami i wujkami, nie? No ale słuchajcie, no już imprezę, no u cioci Asi, no to już po prostu nie mogłam, więc sobie poszłam do kuchni, wstaję, a raz sobie postałam, jak palili, powdychałam sobie, mówię, o, to już mi troszkę lepiej, nie? No ale za drugim razem, mówię, no kurwa, no przecież nie wyrobię zaraz, nie? I wchodzę do kuchni z myślą, że może znowu sobie powdycham. Patrzę, nie palę, mówię, no nie palicie, no właśnie skończyłyśmy, nie? A co, czemu ty nie palisz? Mówię, a bo fajek nie wziął. A tu bieżnie, dawaj tutaj, jakieś wujka mi dali, palce, wiesz, na lajcie. Później już mnie ciotka wołała na każdego papierosa, o to chodź se jeszcze zapalimy, tu se zapalimy, tu se zapalimy. No w porządku, nie? Ogólnie wujek Marek zaczął opowiadać takie historie, z którymi się z wami nie podziela, po prostu była masakra, no po prostu tak powiem, troszkę wypił. No, troszkę bardzo. No, w każdym razie było śmiechowo. Do samego końca. Po prostu. Zmietli mnie dzisiaj. No, zmietli mnie dzisiaj. Że ogólnie wróciłam do domu jakieś 20 minut temu, czyli w okolicach 22:30, a wyszłam z domu w okolicach 12:30, więc troszkę mnie nie było, więc nie ma co się dziwić, że koty tutaj od czasu do czasu sobie przemykały. Co by mieć ze mną jakiś kontakt. Słuchajcie, na dzisiaj jeszcze filmy są, to się nie macie co martwić. Dzisiaj też zaczniemy sobie, wiecie co, zrobimy to troszeczkę inaczej. Teraz podam na genialny pomysł. Jak wy oglądacie ten film, to ja jestem u cioci, znowu Łasi, bo mnie zaprosiła na jutro na obiad i na lanie się wodą. Tudzież muszę wziąć ze sobą jakąś koszulkę, spodnie na zmianę i tak dalej. Teoretycznie nie ma w planach wielkiego lania, ale skończyć się to może różnie. Także jutro idę do cioci się lać. Postaram się wam nagrać na jutro drugi odcinek Harego, bo chciałabym, żeby tutaj jednak było po te 5 odcinków w tygodniu i żeby to mi się tak ładnie zamykało. W sensie, że 5 odcinek jest w piątek, 10 jest w piątek i tak dalej. Natomiast Don't Starve, którego mieliście dostać dzisiaj, dostaniecie jutro, bo myślę, że nie wyrobię się z tym, żeby nagrać wam jeszcze Hobbita. Dobra, to myślę, że to jest tyle moich tutaj opowieści związanych z dniem dzisiejszym.
Także cóż, komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę. Pozdrawiam Was, kino. Idę czytać Wasze maile z całego dnia, więc jeszcze trochę, w sensie komentarzy i wiadomości w ogóle. Także co, to tyle. Trzymajcie się i cześć! Don't waste your time, cause it will